uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Do Pana Jezusa przyszedł Nikodem i Pan Jezus nie przypadkiem dał przykład wiatru. Wiatr wieje, gdzie chce, to jest ósmy wiersz. I słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Dawno temu wiatr był przezroczysty i go nie było widać. Dzisiaj nie zawsze jest to prawdą, ale ta analogia może się nam przydać. Sobie wyobraźmy wiatr, którego nie widać. Gdy wieje, potrafi poruszyć liśćmi, ale go nie widać. Potrafi zerwać dach, ale wiatru nie widać. Potrafi popchać żaglówkę, ale wiatru nie widać. Z kolei obłudny człowiek jest podobny do wiatru z dzisiejszych czasów, z tą jednak różnicą, że widać, bo jest brudne powietrze, że wieje, ale ten wiatr nie wywołuje efektów, czyli nie porusza wiatrów tej, nie porusza żaglówki, nie porusza liści, nie zrywa dachów, nie ma efektu typowego dla wiatru. I właśnie Nikodem był tego typu człowiekiem, gdy przyszedł do Pana Jezusa. On myślał, że zostanie pochwalony jako ten pierwszy z ludu wśród Izraela, który miał pewnego rodzaju osiągnięcia wśród żydostwa. Przybierał pozór pobożności. Był wyznawcą. I dlatego Pan Jezus od razu postawił właściwą diagnozę i od razu sprowadził go na właściwy grunt. Musisz się na nowo narodzić. List do Kolosan, 2 rozdział 2,25. Kolosan 2,23. Mówi o zachowaniach ludzi, którzy są religijni i mają te zachowania tych ludzi, pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, poniżaniu siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości. Służą tylko do nasycenia ciała. Taki właśnie jest człowiek religijny, nienarodzony na nowo. On będzie skoncentrowany na tym, co powiedzą ludzie. Nie ma w ogóle w jego myślach o tym, co powie Bóg. Jaką w jego życiu tutaj ma ocenę Bóg, jak ocenia go. I jeszcze mamy takie miejsce z Tymoteusza. 3:5. Jest tutaj powiedziane o ludziach naszego czasu. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 5 wiersz.
jest powiedziane o ludziach naszego czasu, że przybierają pozór pobożności, ale wyrzekają się jej mocy. I dla nas jako wierzących jest tu wyraźnie powiedziane, takich ludzi unikaj. A jeżeli sam w lustrze widzisz, że taki jesteś, to jest to sygnał, że masz wołać do Pana Jezusa. On bez wypominania uratuje cię, bo On po to przyszedł, żeby umrzeć za twoje grzechy. I nie da się rozważać tematu narodzenia na nowo bez kontekstu całego Pisma, w tym pouczeń z listu Jakuba. Jakuba drugi rozdział mówi wyraźnie. Drugi rozdział listu Jakuba od 14 wiersza. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? No oczywiste jest, jeśli on tylko jest wyznawcą, jeśli tylko mówi, to mówi. I to jest po prostu taka zasada, że mówienie, że ma się wiarę, nie jest jeszcze wiarą. Wiarą jest to, czy jest to faktyczne zawierzenie, zaufanie, oddanie wszystkiego Panu Jezusowi. Czy uważamy Pana Jezusa za świętego? Czy zdajemy sobie sprawę, że bez Jego doskonałej ofiary musielibyśmy spędzać wieki bez Niego, bo On jest święty, a my nie. I gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Tu jest taki praktyczny przykład. Twierdzi ktoś, że miłuje kogoś, ale pozwala mu cierpieć niedostatek. Kiedyś 15 rozdział Łukasza rozważaliśmy, tam widzieliśmy bogacza, u którego drzwi leżał głodujący Łazarz, którego rany były lizane przez psy. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? I dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Paweł wspomniał o tym, że krzywy kij, żeby sprawdzić, że jest krzywy, warto porównać do prostego kija. I tym prostym kijem jest oczywiście wzorzec, Pan Jezus Chrystus. Ale tutaj Jakub daje nam dwa kolejne kije. Abrahama i Rahab. Ich wiara jest wzorcem i działanie też jest wzorcem. I to działanie ma pewne cechy ciekawe, bo Abraham przez wiarę niemal stał się mordercą swojego syna. Rahab przez wiarę stała się osobą, która zdradziła króla
i pomogła wrogom ojczyzny. Radykalne przykłady, ale one mają nam wiele do powiedzenia. Bo dziś uważa się, że człowiek porządny przestrzega prawa i że prawo ma być wzorcem dla nas, co jest moralne, a co nie. Jest to bardzo poważna pomyłka. W czasie III Rzeszy moralne było wydać Żydów. W czasie dzisiejszym zamordowanie nienarodzonego dziecka jest zgodne z prawem. I to nie może być wyznacznik tego, co jest moralne, jakie są przepisy. My mamy Słowo Boże jako wzorzec. I wtedy Rahab zadziałała przeciwko swojemu królowi, bo trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Abraham, nie wiem jakie wtedy były przepisy, ale generalnie na pewno zabicie syna zawsze było niezbyt pochwalane przez prawo. Mimo to był gotów zadziałać w wierze, wiedząc, że dostanie go z powrotem przez zmartwychwstanie. Więc jeżeli Słowo Boże nam coś mówi, a Słowo Boże mówi nam dobre rzeczy i Słowo Boże namawia nas do tego, żeby przestrzegać co do zasady prawa ludzkiego, jeżeli jest ono zgodne ze Słowem Bożym i chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, mówi apostoł Paweł. Ale trzeba pamiętać, że wierzący nie patrzy na stosunki ludzkie, tylko patrzy na Pana Jezusa. Patrzy na to, co Słowo Boże mówi, że jest Jego wolą, Bożą wolą dla nas. Nie jest tak, że my mamy jako punkt odniesienia jakieś tutaj ziemskie stosunki czy ziemskie obyczaje, tylko najpierw należy słuchać Boga. I właśnie taki prosty przykład Rahab, przykład Abrahama, a największy przykład Pana Jezusa, którego też w pierwszej części oglądaliśmy, że On uniżył samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Więc wierzący to nie jest wyznawca. Wyznawcy idą do piekła. Wierzący idą do nieba. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom będziesz zbawiony. Ty i twój dom.